Witam serdecznie wszystkich z poznaku koziorożca w tym rozkładzie kart Tarota do końca bieżącego roku, czyli na czwarty kwartał 2023 roku. Postawimy tutaj karty, żeby sprawdzić, jakie będą wpływy dla Was tutaj w kwestiach takich materialnych, czyli zawodowych, finansowych, także w sprawach osobistych zapytamy, jak tutaj będą się te wpływy układały, a na koniec zapytamy o taką radę kart, spostrzeżenie na ten czas, czego się możecie spodziewać, a na co na pewno warto by było zwrócić uwagę. Dobrze, przejdźmy do rozkładu. Mamy tutaj, widzę, rycerza buław, cesarzową. Czyli będziemy mieli wzrost jeszcze tutaj potwierdzony. Jest to siódemką denarów jak najbardziej. Mamy też diabła, co jest troszkę ciekawe. Tak, mamy też diabła, okej, i siódemkę buław. Zostańmy tutaj na chwilę, zobaczmy w tych sprawach materialnych, co karty chcą nam powiedzieć. I wydaje się, że jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, to będzie tutaj pozytywny wydźwięk. Będzie to pozytywny wydźwięk w tej formie, że będziecie rośli w tym, co robicie, więc jeżeli może staracie się o jakiś tutaj może właśnie awans albo przeniesienie na wyższe jakieś stanowisko albo inne stanowisko, po prostu robić coś innego, w czym byście mogli bardziej swoje umiejętności, tak, wykorzystywać i rozwijać także, to tutaj widzę pod tym względem, że będzie jak najbardziej możliwość na to, żeby się rozwinąć, na to, żeby zyskać coś, osiągnąć trochę więcej. Ja tak zacząłem może mówić tutaj od razu od awansu i on jest jak najbardziej tutaj możliwy, ale jest to może być też wskaźnik tego po prostu, że będziecie się rozwijać w tym, co robicie, więc to może być też tutaj może jakieś zdobycie jakiegoś certyfikatu, rozwój w jakiejś umiejętności konkretnie, czy w dziedzinie, w której będziecie podejmowali. Właśnie karta cesarzowej razem z siódemką denarów mówi właśnie o takim stabilnym wzroście, stawaniu się lepszym, tak? I czymś, uzdobywaniu rzeczy, umiejętności bardzo często, które będą nam przydatne potem, które będą nam pomagały w osiągnięciu naszych celów. Więc tutaj, jeżeli mówimy o kwestiach zawodowych czy finansowych, to cel jest jasny, żeby może sobie tutaj więcej zarobić pieniędzy albo być, po prostu mieć lepszą posadę, tak, w której się lepiej odnajdujemy i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj ten rozwój jest jak najbardziej widoczny. I do końca roku właśnie będziecie widzieć, że jest taki, zrobiliście krok do przodu, tak? Czyli może na przykład, jeżeli ktoś ma tutaj umowę na czasie określony, to może w tym czasie dostanie ten na nieokreślony czas albo przedłużenie tej umowy. To jest z tych takich bardziej praktycznych i takich bardzo jednostkowych przypadków, ale to może być też sytuacja, w której po prostu zauważycie, że w to, co robiliście, może w czymś się nie czuliście pewnie, to tutaj jednak udało się uzyskać coś więcej, coś konkretnego i wy widzicie to, że to jest dzięki temu, że jesteście dobrzy w tym, co robicie i umiecie robić różne, rozwijać się, tak, że rozwinęliście się i dzięki temu możecie robić więcej albo lepiej i pewniej. Najważniejsze to, że będziecie czuć się pewni w tym, co robicie. Tutaj taki jest też wskaźnik, powiedzmy, że ten mamy tego diabła i mamy siódemkę buław. To sugeruje tutaj raczej właśnie chodzi o te kwestie związane z finansami trochę, że będziecie musieli się wstrzymać prawdopodobnie, tak, diabeł mówi o tym, że będziecie musieli się wstrzymać może z jakimś zakupem, z jakimś tutaj krokiem związanym z finansami, gdyż widzę, że pochłonie, może nie pochłonie, że nie, że będziecie zajęci tym jakoś całkowicie, ale z tym, że może pojawią się dodatkowe takie wydatki, i teraz nie będziecie czuć się może na tyle pewnie, żeby zrobić ten jakiś większy, konkretny skok do przodu, tak, i może jakiś poważny zakup, coś, co chcieliście sobie może sprawić, tak, tutaj diabeł z reguły mówi o rzeczach, które są dla nas po prostu, czyli to nie jest to, że będziecie odmawiać na przykład rodzinie czegoś, tylko najwyraźniej myśleliście może, że sprawicie sobie jakąś przyjemność, że kupicie to czy tamto, ale tutaj widać, że trzeba będzie, może się trochę wstrzymać z tym, gdyż widzę, że będą.
referendum wydatki do końca roku. Na szczęście nic nie wskazuje na to, żeby one były jakieś całkowicie przytłaczające. Nie widzę też raczej, żeby pojawiło się coś, co nie jest zaplanowane, tak? Więc tutaj nie będzie, że coś się popsuje i trzeba będzie na to wyłożyć pieniądze po prostu. Ale no, idzie ten koniec roku, a z końcem roku może idą święta, może idą jakieś właśnie też wyjazdy do rodziny, czy coś takiego. Idą prezenty trzeba może kupić, jeżeli ktoś obchodzi święta. I tutaj widać, że pewnie będzie się to wiązało z jakimiś kosztami i może nie będziecie się czuć aż tak bardzo pewnie, żeby no, tak wydać pieniądze po prostu na siebie. Będziecie się czuć trochę może źle z tym poczuciem, żebyście zrobili to tylko i wyłącznie dla siebie. Tutaj diabeł bardzo często mówi o tym, że to takie poczucie, które się ma w tych danych sytuacjach, nie jest do końca słuszne. Wydaje się, że jak najbardziej byście mogli sobie na to pozwolić, ale no, widać może, że jednak stwierdzicie, że poczekacie z tym do późniejszego czasu. Przejdźmy do spraw prywatnych tutaj. Co karty chcą powiedzieć? Dobra. Widzę, że tak, mamy też tutaj siódemkę mieczy i czwórkę mieczy, dobrze. Okej, tutaj widzę, że będzie taka jedna konkretna rzecz i taka druga mniejsza. Karty wskazują tą ilością mieczy, które tu mamy, bo mamy i czwórkę mieczy, i siódemkę mieczy, i dziewiątkę mieczy. One wskazują na to, że będziecie się bardzo martwić jedną konkretną rzeczą, którą rozpoczęliście albo rozpoczniecie w przeciągu tych 3 miesięcy. I będziecie się martwić, czy to przypadkiem się nie powiedzie, tak? Czy tutaj nie popełnicie jakiegoś błędu, czy to nie pójdzie w złym kierunku. I faktycznie to, co będziecie robić, będziecie na jakieś problemy i przeszkody się natykać. Tutaj będą się pojawiać, ta siódemka mieczy właśnie o tym mówi, że tutaj będą jakieś takie trudności, ale bardziej ona mówi o tym, że szczególnie z kartą dziewiątki mieczy, że wy będziecie się bali popełnić błędu, czyli będziecie się bali zrobić jakiś konkretny krok, będziecie się wstrzymywali może trochę. I tutaj, tak jak w przypadku diabła, to raczej nie jest słuszne, tak? Nie musicie się aż tak obawiać. Okej, jakieś przeszkody będą, jakieś może trudności będą, ale karta Słońca właśnie ona tak przedstawia tą prawdziwą naturę, tak? Prawdziwą naturę tej rzeczy, mówiąc o tym, że jak najbardziej tutaj wszystko będzie, wszystko się uda, tak? Szczególnie z tą czwórką mieczy, która właśnie jest w takim kontraście stoi do tej siódemki mieczy, że wy się boicie tej przeszkody, wy się boicie tej porażki w czymś, tak? Boicie się, że wam się coś nie uda, a tak naprawdę tutaj ta obawa się nie ziści, tak? Ta porażka się nie pojawi. Ta siódemka mieczy jest tutaj skontrowana przez tą czwórkę mieczy, a nawet właśnie ta Słońce, które przedstawia prawdziwą naturę tej sytuacji i przedstawia, że okoliczności będą jak najbardziej sprzyjające, że wszystko będzie sprzyjało wam w tym, żeby faktycznie to, jeżeli podejmiecie się i albo nie wycofacie się przynajmniej z tego, co robicie, przyniesie dobrą, no dobry efekt, tak? Przyniesie to, co naprawdę byście chcieli. I teraz ja tak mówiłem, że to jest ta jedna konkretna rzecz i to jest bardzo konkretna rzecz. To jest widać, że coś, co będzie was zajmowało w przeciągu tych 3 miesięcy, to będzie jakaś główna wasza myśl. Może to jest jakiś właśnie, nie wiem, może chcecie podjąć jakieś studia, albo chcecie czy podjąć jakiś kurs, albo chcecie może gdzieś się chcecie wyjechać, a się boicie, że to ma, czy to się uda, czy się nie uda, może chcecie się przeprowadzić. To są takie ważne decyzje życiowe, które będziecie tutaj przed taką jedną stali. I teraz ja mówiłem, że to jest albo jedna konkretna rzecz, albo jedna konkretna rzecz i jedna taka drobna. I teraz to może być związane, ten krok, ta decyzja, taka tutaj obawa, może być związana właśnie tutaj z rycerzem pucharów. I to by wskazywało, szczególnie dla osób, które na przykład są na początku związku, albo próbują dopiero znaleźć kogoś, tak? Czyli tutaj widać, że będziecie mieli taką obawę, czy może się zaangażować bardziej w tą relację, tak? Więc tutaj to by bardzo mocno na to wskazywało i karty wskazują, że no nie ma obawy, żeby się tutaj zaangażować. Nie ma tutaj jakichś naprawdę przeszkód. To, co wy się
tutaj sobie, no powiedzmy tak sobie szczerze, troszkę wymyślacie, to jest na wyrost, tak? Ten stres jest na wyrost zdecydowanie. Więc tutaj może o to chodzić, ale to też może być odłączone na przykład dla osób, które albo żyją samotnie i jest im z tym dobrze, albo są w związku już długotrwałym i też wszystko wskazuje na to, że no dalej ten związek tutaj trwa, to będzie wskazywało na to, że będziecie mieli bardzo przyjemny kontakt, właśnie bardzo przyjemny czas spędzony, jedną na pewno taką sytuację z tą osobą bliską, tak, z mężem, z żoną, z partnerką, partnerem, albo z przyjacielem jakimś, albo przyjaciółką, z kimś bardzo bliskim wam, tak? Będziecie, może gdzieś sobie pojedziecie razem, może spędzicie jakiś wspaniały weekend ze sobą razem. Coś, jakaś wspólna aktywność z bardzo bliską osobą, z którą będziecie chcieli ten czas spędzić i widzę tutaj, że to wtedy by było całkowicie odłączone od tej sytuacji i będzie po prostu jednoznacznie pozytywnie. Ale jeżeli tutaj jesteście wśród tych osób, o których mówiłem tutaj, że są dopiero na początku i się trochę boją tego zaangażowania albo boją się, że druga strona nie będzie odzajemniała tego uczucia i waszej, no nie wiem, energii i chęci, to tutaj by było to razem połączone. Więc tak, to jest sprawa tutaj prywatna. Zobaczmy, jaka jest rada kart, spostrzeżenie. Mamy dwójkę denarów, mamy rydwan i rycerza, króla mieczy, nie rycerza mieczy, to trochę inna karta. I wydaje się, że będziecie tutaj właśnie planowali coś, tak? Ale będziecie się zastanawiali, jaką stronę pójść. I to prawdopodobnie będzie związane może z jakimś wyjazdem, albo z przemieszczeniem się, może właśnie, nie wiem, może z wyjazdem na święta, może planujecie jak to zrobić, może czy rodzina do was, czy wy do rodziny, może jesteście w takiej sytuacji, może planujecie po prostu jakiś wyjazd gdzieś tutaj, może na jakieś wczasy albo coś, albo planujecie jakieś przedsięwzięcie, które będzie wymagało od was dużej aktywności, tak, że będziecie musieli pójść w jedno miejsce, w drugie miejsce, załatwić to, załatwić tamto, może tutaj rydwan wtedy przedstawiasz tą sytuację i wydaje się, że tutaj będziecie zastanawiali się, czy zrobić to w takiej formie, czy innej formie. Dwójka denarów przedstawia właśnie, że jest tutaj zastanowienie między jednym wyborem a drugim i karty wskazują, żeby przy postaci tego króla mieczy, że jak stoicie na tej decyzji, tak, w tym momencie, jak się decydować, to żeby wybrać jednak tą drogę, jednak to przedsięwzięcie, czyli tą formę przynajmniej realizacji tego przedsięwzięcia, która będzie miała najmniej ze sobą związanych takich trudności, tak? Czyli ja wiem, że to zabrzmi trochę dziwnie, ale żebyście wybrali tą prostszą opcję, tak? Czyli jeżeli jedna z tych opcji wiąże się, weźmy na przykład tego wyjazdu, tak? Gdzieś, może za granicę, czy coś na jakieś 2 tygodnie, to czy jest to wyjazd po prostu w jedno konkretne miejsce i tutaj sytuacja jest stosunkowo jasna, czy jest to jakaś objazdówka, która się wiąże z przemieszczaniem i bardzo dużą ilością tutaj niewiadomych, to lepiej wyjdziecie na tym, jak weźmiecie tą sytuację prostą taką, tak, gdzie będzie od początku do końca wiadomo, jak sytuacja będzie wyglądała i tutaj to może się tyczyć praktycznie wszystkiego innego. Prostsza droga, tak, jak będziecie ewidentnie widzieć, czy jest, jedna jest prostsza, druga jest trochę trudniejsza, ale drugie mogą wyglądać atrakcyjnie, to ta prostsza będzie lepsza. To jest kwintesencja tego, co tutaj karty chcą przekazać. Więc tak, wszyscy moi kochani z poznaku koziorożca, to jest rozkład dla was do końca bieżącego roku, do końca 2023, czyli ten czwarty kwartał. Mam nadzieję, że będzie dla was to pomocny rozkład. Może pomoże w podjęciu jakichś konkretnych decyzji i w niemartwieniu się za bardzo tutaj jakimś przedsięwzięciem, które macie, które jest przed wami, żebyście no, nie bali się zrobić tych konkretnych kroków do przodu albo powiedzieć konkretnych słów. Rozkład do końca roku. Ja jestem Kosma Mykowski. Bardzo dziękuję wam za wasz czas i mam wielką nadzieję, że zobaczymy się przy następnym. Dzięki. Pa!